Cześć, witam serdecznie. Lecę dzisiaj na rybki. Pochodzić troszeczkę za Abstrągiem. Daję jeszcze jedną szansę wodom mazowieckim. Jeżeli się nie uda, to pewnie już odpuszczę i raczej zacznę jeździć na wody typowo abstrągowe. Więc jak poszło, sami zobaczycie już w odcinku. Pozdrawiam. Delikatnie problem z wyjazdem był, ale nie ma tragedii. Cześć, witam serdecznie z nadwody. Dzisiaj spróbuję, tak jak mówiłem, połowić jeszcze raz pstrągi. Temperatura to jest tak między 0 a minus 1, to zależy, jak jechałem, to było tak od minus 1 do 0, zależy od miejscowości, czy była w dołku, czy na górce. No tutaj mam fajne miejsca, troszeczkę szybsza woda, ostrzejsza tylko jak prostej, stąd zaczynam i idę w stronę takich zakrętów, zygzaków. No fajny odcineczek wody znalazłem, więc mam nadzieję, że coś się dzisiaj uwiesi. Słuchajcie, o, tutaj są strome dość brzegi. Na początek zakładam taką rapalkę. No i zobaczymy, co się będzie działo. O, żeby się tylko tutaj nie spierdzielić. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie za dużo opowiadania o sprzęcie, o woblerkach, na jakie łowię. Bardziej właśnie nie o sprzęcie, ale o przynętach. Dlatego, że przygotowujemy dla Was razem z Kamilem z kanału Wędkarski Instynkt specjalny właśnie odcinek, który mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się już do końca zmontować i wypuścić, w którym będzie właśnie typowo o przynętach pstrągowych. O, to jakieś rozlewisko i pozamarzało już ładnie. Kurde, pod korzeń mi wlazł. Mała rybka. Jak go teraz tutaj, kurczę, podebrać z tej skarbki? Na kiju będę musiał z nim pewnie wyjechać i go biorę w podbiorę. O kurde, nie, na żyłeczkę go wezmę. Na żyłeczkę. Tak. Ładnie. No, jak widzieliście, rapalka dała jedną rybkę. No, ale za tą rybką musiałem się ponad 3 godziny wychodzić, więc wynik to nie jest dobry. Takie jest moje zdanie. Więc stąd moje pytanie, jak to jest z tym pstrągiem na Mazowszu? Czy w ogóle warto sobie głowę tym zawracać? I wydaje mi się, po tym co jestem już po raz kolejny nad wodą, że raczej nie. Fantastyczna, czysta, krystaliczna woda. Fajne zakręty, fajny, szybki nurt. Odcinek jest naprawdę mega super. No ale ryba się tu nie trzyma. Nawet nie ma żadnego spławienia. No nic totalnie nie widać, więc no jest... Nie wiem, czy to może nie ten dzień, ale wydaje mi się, że raczej na tych kilka wyjazdów, które odbyłem na różne odcinki różnych wód, właśnie takich typowo pstrągowych na Mazowszu, no to stwierdzam, że jest bardzo, ale to bardzo słabo. Chciałbym Wam w ogóle pokazać przynęty od Spro, na które zacząłem też łowić właśnie pstrągi. Jak to wygląda, bardzo fajne. Tutaj z tyłu widzimy
tutaj mamy pompano, brown trout i typowy roach. Dokładnie do 1,5 metra schodzący, ale jak się go fajnie prowadzi, to naprawdę 23 cm schodzi. A tutaj na tej rzece, gdzie jestem, więcej nie potrzeba. Co mogę powiedzieć? No są jerki, znaczy przepraszam, woblery i do twitcha, i do zwykłego łowienia. Model z Pro Ikiru. Do nabycia już wiem, że już są w Dreamworldzie w plecionie. Są już dostępne, właśnie stamtąd je mam. Pokażę jeszcze raz. Bardzo fajne, akurat wziąłem sobie te trzy w rozmiarze 5 cm. No, ale mam też troszeczkę większe, ale to już, tak jak mówiłem, temat na inny odcinek. Dość szybki nurcik, fajny. Tam już jest też troszeczkę głębiej, ale też nie za głęboko. Kurczę, znowu w ten sam korzeń trafiłem. Krajobraz jest przepiękny. Są odcinki typowo łąkowe, są odcinki leśne. Mega dużo fajnych zakrętów. Szybka woda, bardzo czysta, krystaliczna. No ale z rybą jest tutaj niestety bardzo, ale to bardzo ciężko. No już coraz bardziej śnieg zaczyna sypać. W dobrym momencie się chyba zebrałem. Słuchajcie, 6 godzin chodzenia, troszeczkę zmarzłem, bo temperatura oscylowała między 0 a minus 1 stopień. No i to tak właśnie wyszło, no widzicie, jedna ryba, no ale tak to już jest z tymi pstrągami. Jest bardzo ciężko, żeby złowić konkretną sztukę, tym bardziej potokowca, no to trzeba się troszeczkę napracować. Wodą spotkałem trzech jeszcze wędkarzy. Jeden z nich miał 17-centymetrową zdobycz, tak zwanego kropka. No niestety, no są tutaj ryby, są tu pstrągi, ale są bardzo malutkie, są pstrążki. Także mi się wydaje, że zamiast chodzić po tych mazowieckich małych rzeczkach, odcinkach górskich, to chyba lepiej jest zainwestować w taki wyjazd konkretny i jechać na konkretne ryby w wiadome miejsca.